W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu EcoSanok. Projekt był realizowany od maja 2015 roku. Jego celem był wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta, a także edukacja w tym zakresie. Projekt powstał głównie po to, aby wyedukować mieszkańców miasta, dzieci, a także przekazać turystom wiedzę na temat terenów zielonych i obszarów cennych przyrodniczo w Sanoku. W ramach kampanii promocyjnej zostały wykonane kalendarze na rok 2016, albumy krajobrazowo-przyrodnicze, wirtualny spacer edukacyjny po najcenniejszych terenach zielonych w Sanoku, film przyrodniczy o Sanoku oraz dla dzieci została stworzona komputerowa gra edukacyjna EcoTour. W grze EcoTour sterujemy harcerzem i przemierzając etapy lasu sanockiego zdobywamy tak naprawdę odznaki, dzięki którym zwiększamy swój zasób punktów. Te punkty przeznaczamy na tak zwane karty wiedzy i poprzez te karty wiedzy zdobywamy tak naprawdę edukację odnośnie flory i fauny tutaj naszego terenu. No, nasz region jest bardzo bogaty faunę, florę. W naszym regionie występują zwierzęta chronione, zwierzęta, gdzie nie występują w innych regionach Polski. Na przykład mamy ponad 500 niedźwiedzi, mamy ponad 1500 wilków, mamy rysie, mamy tutaj naprawdę na co patrzeć i mamy naprawdę bardzo dużo zwierząt. Takie projekty są bardzo ważne. Uważam, że bardzo docieramy tymi projektami do dzieci, do młodzieży. Te dzieci są zaangażowane, poznają przyrodę, poznają naszą naturę, poznają nasz region. Myślę, że bardzo potrzebne. Myślę, że te dzieci, które uczestniczą w wieku najmłodszym, one chłoną tę wiedzę i ta wiedza przyswajana staje się ich jakby tożsamością, staje się ich osobowością. One się nie zastanawiają potem już może w dorosłym życiu, dlaczego te śmieci musimy segregować, dlaczego musimy chronić wodę, lasy, tylko po prostu mają to, można powiedzieć, we krwi. Takie projekty są ważne ze względu na rozwijanie takiej ciekawości uczniów, to, że szkoła może wspólnie rozwijać, pracować nad tymi projektami, że uczniowie mogą też wspólnie, bo tam były też i zadania, w których oni pracowali w grupie, czyli każdy mógł sobie nie tylko swoją jakby wiedzą, doświadczeniem sam dzielić, ale mógł z innymi też i w grupie podzielić się. Także to było takie bardzo miłe i przyjemne. Gimnazjaliści dowiedzieli się przede wszystkim o różnorodności gatunków chronionych, które występują na obszarze Sanoka i naszych okolic. O samym projekcie Natura 2000 wiedzą dużo, ale właśnie Eko Sanok potrafił przybliżyć im to, co w Sanoku jest. Jakie gatunki, jakie tereny, jakie obszary chronione, dlaczego to należy chronić i co takiego ważnego jest i jakim właśnie nasze miasto jest bogatym walory przyrodnicze miejscem. Mamy świetną młodzież, młodzież, która lubi się angażować w różne akcje, a akurat bardzo bliska jest nam nauka właśnie o ekologii, o tych tematach, o ochronie środowiska, o segregacji odpadów, o tym wszystkim, co może kiedyś niestety zrujnować tutaj nasze środowisko naturalne. Dzieci bezpośrednio uczestniczyły w różnych formach zajęć, które miały formy aktywne. Miały przy tym dużo frajdy, radości. W każdym miesiącu coś się działo. Zwieńczeniem tego projektu była wycieczka ekologiczna, taka z myślą, z przesłanką ekologiczną właśnie, żeby dzieci mogły zobaczyć zwierzęta, które żyją w naszych polskich lasach, szczególnie w rejonie Bieszczadów. Były wszystkie przedszkolaki uczestniczyły w wycieczce do Nowosiółek, Muzeum Myślistwa Łowiectwa. Potem uczestniczyły w grillowaniu na łonie natury, w takim miejscu bardzo też urokliwym w okolicach Baligrodu. Myślę, że cały rok wokół przyrody, którą realizujemy ciągle, która jest jednym z wiodących elementów edukacji w naszym przedszkolu, spędziły ten czas bardzo przyjemnie, a nade wszystko miały z tym dużo radości i przyjemności. Z tego względu, że do prac tego konkursu była zaangażowana dzieci, młodzież i właściwie dzieci od klasy pierwszej, od przedszkoli, że ten efekt w przyszłości będzie owocował, że miasto nasze utrzyma te walory przyrodnicze, które dała mu natura,
i że najmłodsi będą też w tym zaangażowani, że będą wręcz no, trochę takimi nauczycielami czasem dla dorosłych, że będą im uświadamiać, przypominać, jak należy dbać o przyrodę, jak należy utrzymywać czystość w mieście, jak nie należy niszczyć tego, co dała nam natura poprzez w miarę ograniczony sposób, bo jest rzeczą pewną, że miasto musi się rozwijać, musi budować pewne obiekty, ale żeby w zakresie nawet budowy pewnych obiektów, to co jest w zakresie planu zagospodarowania miejscowego, przestrzennego, żeby chronić te nawet pojedyncze gatunki drzew, które rosną, które w przyszłości będą jakimś taką okrasą dla obiektu, który powstaje.